Dyplom z prawdziwego norweskiego black metalu. Sex, drugs and rock'n'roll? A może prawdziwy norweski black metal? Studenci czwartego roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej wcielają się w rolę młodych muzyków i ich przyjaciół. Bywa niebezpiecznie, a wyznawane wartości stają się priorytetem i klęską. Całość pod czujnym okiem Marcina Libera, który wyreżyserował spektakl. 9 adeptów sztuki aktorskiej wkracza w świat nie tylko muzyki, lecz też śmierci, fobii religijnej i seksualnej, rasizmu. Przedstawiona subkultura jest w znacznej mierze osadzona w stereotypach. Przejaskrawienie pozwala jednak wyraźniej zarysować wyzwania świata, w którym żyją. Poglądy i wiara we własne ideały posuwają uczestników do niszczenia otoczenia i siebie samych. Jednocześnie, będąca na wysokim poziomie wrażliwość, nie ma przestrzeni, by się ujawnić. Fajne jest zło doprowadzające do niefajnych czynów. Twarze aktorów skryte są pod grubymi warstwami makijażu. Towarzyszą im peruki. Przybierają nowe wcielenia, uprzedzając we wstępie, że wyznawane w spektaklu treści nie są zgodne z ich światopoglądem. Przez 2 godziny całkowicie wychodzą z siebie, nawet dosłownie. Przykładem jest tutaj Kasia Dominiak, która jako jedyna gra postać przeciwnej płci. Jej dead popełnia samobójstwo, po śmierci żyjąc bardziej niż w świecie żywych. Bardzo dobrze radzą sobie Janina Komorowska-Majkowska, Helena Englert, Magda Prosuł, Kacper Janelechowicz czy zapamiętywany Wojtek Wereśniak, płynnie przechodząc między dwoma, trzema postaciami. Wyróżnić jednak chciałabym Macieja Łączyńskiego, którego Euronymus zakłada podwójną maskę. Aktor skrywa prawdziwe ja swojego bohatera pod powłoką nabuchanego ego lidera grupy. Swoim koleżankom i kolegom nie ustępuje również Adam Szustak i Piotr Napierała. Wysoki poziom aktorów to jedno, sceniczna odwaga drugie. Odważny tekst Michała Kmiecznika i reżyseria Marcina Libera trzecie. Połączenie tych trzech elementów stworzyło mroczny świat, w którym nie brakuje też sugestii do publiczności odwiedzającej teatr. Atutem spektakli dyplomowych jest możliwość ukazania talentów wszystkich występujących artystów. Zmorą krótkotrwałość wystawianych spektakli. A szkoda, ponieważ prawdziwy norweski black metal warto zobaczyć i to więcej niż raz. Obsada: Katarzyna Anna Dominiak, Helena Englert, Janina Komorowska-Majkowska, Magdalena Prosu, Kacper Janelechowicz, Maciej Łączyński, Piotr Napierała, Adam Szustak, Wojciech Wereśniak.